Dzień dobry, nazywam się Beata Jaczewska, piszę wierszyki i bajki także dla Was. Chciałabym zaprosić Was na obchody 6. Polonijnego Dnia Dwujęzyczności. Święto języka polskiego obchodzone jest co roku, w trzeci weekend października. W tym roku przypada to na 17 i 18 października. Ja jestem bardzo dumna ze wszystkich, którzy mieszkając daleko poza granicami naszego kraju uczą się pilnie języka polskiego. Mam nadzieję, że ta nauka sprawia Wam wiele radości, choć wymaga na pewno sporo wysiłku. Cieszę się, że dzięki takim wydarzeniom jak Polski Dzień Dwujęzyczności bardzo wiele osób mieszkających w różnych częściach świata poza Polską może się spotkać, choćby tylko wirtualnie i co najważniejsze, może się ze sobą porozumieć. Ja chciałabym Wam przeczytać jedną ze swoich bajek z książeczki wierszowanki przytulanki, czyli bajeczki nie tylko na dobranoc, a będzie to wyliczanka o mieszkankach. Człowiek swoje ma mieszkanie, czasem domek na polanie i nikogo to nie dziwi, ludzie w domu są szczęśliwi. Lecz ja takie mam pytanie, kto mi dziś odpowie na nie? Gdzie zwierzątka domki mają? Jak się one nazywają? Piesek budę ma dla siebie. W budzie czuje się jak w niebie. Ptaszki wieją swoje gniazdka gdzieś na drzewach, prawie w gwiazdkach. Konik wraz ze swą rodziną w stajni chowa się przed zimą, a w chlewiku wszystkie świnki mają dziś wesołe minki. Krówka zwykle w swej oborze lubi spać o każdej porze. Zaś w kurniku, gdzieś na grzędzie, kurze pewnie dobrze będzie. Żabka pluska się w swym stawie. W takim domku jest ciekawie. Rybki ją tam odwiedzają, także w stawie tym mieszkają. Kret korytarz kopie w ziemi. Ma tam domek wśród korzeni. Bóbr buduje swe żeremie na podmokłym dość terenie. Ślimak własny domek nosi, chociaż z trudem go podnosi. A do ula lata pszczoła, że miód lubi, głośno woła. W tym mrowisku mieszka mrówka, cieszy się z dobrego zdrówka, a wysoko na konarach dziuple ma wiewiórek para. Mysz na polu lub w spiżarni ziarnem mysie dzieci karmi. Niedźwiedź w lesie, w gawrze swojej śpi, nikogo się nie boi. Stąd wynika ta nauka. Każdy swego domku szuka, bo tam miło i bezpiecznie. Domek trzeba mieć koniecznie. I bez względu na to, gdzie macie swój dom, zapraszam Was na 6. Polonijny Dzień Dwujęzyczności. Mam nadzieję, że będziecie się dobrze bawić, a przy okazji nauczycie się jeszcze lepiej języka polskiego. Dziękuję bardzo.